przygotowałam prezentację na temat architektury Japonii i najpierw opowiem Wam o cechach charakterystycznych właśnie tej architektury w konfrontacji do cech Elok. I najpierw najważniejszym takim wyznacznikiem dla architektury Japonii jest wpływ natury i cały szacunek Japończyków do właśnie natury. I ja wiem, że czują się jakby jedną z części natury, zaś Europejczyk no, kształtuje wszystko, jak chce. My się czujemy tym panem. I częściowo można powiedzieć, że to wynika z religii Shinto, która była tą religią. Kolejna planowana jest na 2033
I co jest charakterystyczne w tych świątyniach, to właśnie ten dach taki wykończony jakby rogami. I wejście do tego kompleksu jest limitowane, ponieważ znajduje się na terenie parku narodowego i jedynie co taki laik, turysta może zobaczyć, to co tutaj widzimy z takich zapotów, takich drewnianych, widzimy tylko kawałek świątyni. Dalej taki laik. To dotyczy wszystkich drewnianych zabytków? Czy... Tego konkretnie kompleksu. Tego konkretnego kompleksu. Później jeszcze będą inne. Dalej. Bardzo charakterystyczne są dachy, takie wyobrażone, piękne dachy. Jednak zawsze było, tak? No otóż, znowu sobie porównajmy dachy europejskie i japońskie i najpierw zaczynamy tym razem od Europy. I Europejczyk sobie postawi podstawę, na to postawi żelbetowe albo murowane ciągłe ściany i na to dach. Wszystko sobie pięknie się trzyma. A Japończyk będzie miał bazę, na której postawi konstrukcję słupową, co jest bardzo ważne. W każdym rogu stawia po jednym słupie, na przekątnej stawia jeden i na tym opiera belki dachu. I pod wpływem czasu i ciężaru ten dach pięknie się uginie. I te piękne dachy powstały tak naprawdę niechcący Japończykowi. I jak to było dalej? Przychodzi taki mocnowładca i mówi: panie, proszę mi postawić piękną willę, żeby była taka piękna, żeby było widać, że jest uboga. No i dobrze, no to taki Kazik Japoński i buduje prosty dach. I on mówi: proszę pana, proszę mi postawić dach taki, jak wszyscy budowali. Czemu on jest prosty? On mówi: ja już odkryłem, dlaczego ten dach się wygina. I teraz budujemy prosto. On mówi: panie, przecież to jest nasze dziedzictwo kulturowe. Proszę wyjąć dach do ogrodu. No i później powstały już konstrukcje, które właśnie mają dach wygląda i dach to teraz tworzą. Po prostu niesamowite, że jedna z najważniejszych cech wyszła. Nie. Dalej. Jak Europejczyk budował? No budował tak jak chciał, jedyne co go ograniczało to rozpiętość stropu. Jakby chcieliśmy postawić najwyższą kondygnację. A Japończycy mieli określony moduł, czyli maty tatami. I one były układane w przeróżny sposób, tak jak było w przeróżnych kombinacji. Czasami tworzono też spółki, tak jak wiemy tu na jednym zestawie. No i czasami w takich miejscach tworzono takie zabawne skrytki. No i materiały w dyspozycji. No to jak mówiłam, Japończycy kochali naturę, więc wszystko zdali od warstwy natury. No i był to kamień, ale przede wszystkim drewno. Wszystko było drewniane. I świątynia, którą widzimy, pochodzi z 607 roku. Ona nie jest odbudowywana tak jak inne. Jest wykonana wyłącznie z drewna. Nie ma tu żadnych gwoździ, żadnych swoich innych, tylko drewno. I jest to najstarszy zabytek drewniany, nie tylko w Japonii, ale na całym świecie. I jest oczywiście wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dalej. Jedną z najważniejszych takich budowli w architekturze japońskiej są bramy Torii. I są to obiekty, których nie ma nigdzie indziej na świecie. Są tylko w Japonii. Ani w Korei, ani w Chinach, nigdzie nie znajdziecie tego typu obiektów. I to jest taki symbol przekraczania w tym światu. Ja chyba napisałam za kurpaną, ale w Japonii to się mówi świata tego kami, ludzkiego świata i ludzkiego padu. I bramy Torii. Są najczęściej ustawione przed świątyniami i tworzą taki, jakby czytali, taki obrazek wpisujący właśnie tą świątynię. Idziemy i widzimy taką piękną przestrzeń z naturą i później dopiero tą świątynię. Brama Torii dosłownie znaczy miejsce dla ptaków albo brzęga, ponieważ znowu wracamy do religii Shinto. W tej religii ptaki są wysłannikami bogów, więc musiały sobie siadać na takich
no, miejsca liczone. I budowano takie miejsca, żeby właśnie zachęcić tego Boga, żeby stąpił na ziemski padł i usiadł w takim miejscu. Więc bramy takie były budowane nie tylko przed świątyniami, ale w miejscach dla szintoizmu ważnych. Czyli na przykład wierzyli, że jakiś Kami mieszka w jeziorze, no to na środku jeziora postawimy bramę do nim. Albo na jakimś wzgórzu, albo w lesie. Czasami posuwano się do tego, że budowano całe ciągi. I nawet tutaj po lewej stronie widzimy taki ciąg, który idzie, no właściwie do niczego idzie, do wzgórza i do jeziora, w którym na pewno w religii to mieszkał jakiś Bóg Kami. Więc trzeba było go zachęcić do wstąpienia do nas. No i tworzono też takie miejsca, jak na przykład w Kyoto, 1000 bram Torii, po prostu niesamowity widok. I dalej. No i konstrukcja oczywiście wymyślano przeróżne. Tutaj są różne zestawienia typowych bram Torii. I tutaj całe nazwnictwo, ale najważniejsze jest, że bramy Torii składały się z dwóch słupów, które były tak pochylone do siebie lekko, i dwóch belek, które spinały te bramy. I na początku, jak nie było żadnych gwoździ ani innych, to takie słupy z belkami wiązano sznurem, no a później już wprowadzono lepsze metody. I tutaj widzimy największe tori, jest to tori hramu Itsuki Fukushima. I właśnie znajduje się na wodzie, ale żeby pokazać, że to jest największe, tori ma 16 metrów. No, czasami ta woda odpływa i tutaj widzimy. Przepraszam, ludzi zestawienie w tym największym dniu. Robi wrażenie. I dalej przedstawię Państwu okresy powstawania architektury Japonii. Te główne, takie najważniejsze okresy. I będzie to. Ja mam lepszą ściągę, której też nie mam wgrane w tym laptopie. No to tak, będzie Heian Muromachi, Azuchi Momoyama, Edo i późniejszy okres westernizacji. I zaczniemy od Heian. To jest taki pierwszy okres, w którym widać ewidentnie osłabienie właśnie wpływu kultury chińskiej. Japońska architektura jest taka właśnie wtedy najczystsza, można powiedzieć. I konstrukcja obiektów jest taka najlżejsza, właśnie najważniejszym materiałem nadal jest drewno. Tak jak wcześniej mówiłam, konstrukcja cała jest typowa, a dachy kryte korą cypryjską. I najważniejszy obiekt z tego okresu, ponieważ został zachowany jakby pierwowzór, nie został nigdy zmieniony, odbudowany, nadbudowany, właśnie z tego okresu jest kompleks świątynny Byodo-in. Jest to świątynia buddyjska odłamu Tendai, czyli to jest taki sekciarski bardziej. Obecnie przygotowano jest tam wiele dzieł sztuki, jednak taki laik turysta znowu nie dostanie się do środka. Obraz jest wpisany na listę światowego dziedzictwa, ale Japończycy chcieli podkreślić jego rangę tym, że wpisany jest, umieszczony jest na momencie 10.1. I do tego kompleksu prowadzą dwa mosty ogrodowe, Suribashi, most łukowy i Hirobashi, czyli płaska kotka, i tutaj widzimy te dwa obiekty. I we wnętrzu głównego pawilonu, czyli główny pawilon to jest pawilon Feniksa, znajduje się posąg Buddy Amidy, jak tu widać. A z boku tego głównego pawilonu znajdują się dwa skrzydła i za pawilonem jeszcze jeden korytarz. I ze względu na to, że jest to pawilon Feniksa, wszędzie znajdują się właśnie te Feniksy, a naokoło ogrody. I okres Muromachi.
I charakterystycznymi elementami tego okresu jest właśnie projektowanie takiej małej alkowy, która jest lekko podwyższona co do poziomu podłogi i nazywa się to ta kolona, którą widzimy tutaj na zdjęciu i była akcentowana różnymi rzeczami, które były dla Japończyków ważne, czy to tutaj widać ikebane, jakieś elementy kaligraficzne i wszystkie takie dzieła sztuki ważne dla danej rodziny. I często wykonywano go też gotenjo, czyli kasetowy sufit. I ważnym elementem stała się engawa. Jest to takie obejście wokół domu i znowu tutaj jest takie podkreślenie to, że wszyscy kochali naturę. To było jakby takie przejście pomiędzy budynkiem a naturą. Taki łącznik, który pokazywał nam, no, że Japończycy wychodzą do domu. I jednym z najważniejszych obiektów tego okresu jest Kinkakuchi, czyli głowy pawilon. I złoty pawilon powstał w 1397 roku, jednak to, co widzimy na slajdzie, to jest odbudowa, znowu rekonstrukcja z 1955 roku, także trochę czekał na swoją odbudowę. I tak, początkowo powstał jako willa jednego z szogunów, jednak po jego śmierci syn przekazał ten pawilon na świątynię. I obecnie jest to świątynia buddyjska. I tak, tu widzimy, że taki ten pawilon podzielony jest na trzy piętra i każde piętro wybudowane zostało w innym stylu architektonicznym. I oto ten styl polacki najtyboższy. Dalej widzimy styl samurajski, już wykonany w złocie. I co jest najważniejsze, to jest budynek obłożony ponad dziwnymi płotkami złota. Mieli rozmach. Dalej jest styl chiński, zwieńczony znowu fejkiem. Były takie zdjęcia z zimowe. I też ważne, że naokoło znajduje się ogród, w którym znajdują się liczne takie malutkie wiosenki, jak to widać. No, sadawki, takie małe sosenki, to co jak myślicie lubią najbardziej. I kolejny obiekt to jest Ginkakuji, czyli tym razem srebrny pawilon. Miał nawiązywać do złotego pawilonu, jednak fundator tego obiektu podczas budowy zmarł, zabrakło funduszy i już go nie odburzono na srebrno. I wygląda tak jak wygląda. Obecnie jest to świątynia Zen w Kyoto i najważniejszą rzeczą do tego obiektu, jeszcze sobie zimą na obrazki, najważniejszą rzeczą w tym obiekcie jest otaczający go ogród, ponieważ to jest jeden z najsłynniejszych japońskich ogrodów, zaprojektowany przez słynnego artystę Soami. Jest to tak zwany suchy ogród albo piaskowy ogród, można różnie nazwy stosować. I według autora miał on albo nawiązywać do świetlistego księżyca, albo góry Fuji. To co zobaczył do tego dożyło? Słucham? To co widział do tego dożyło, czy? Kto co zobaczy, leci na alkohol. No, najważniejsze właśnie jest tutaj dekorowanie tego piasku, żwirku i tutaj widzimy różne motywy układania mchów. No i znowu karmiowate drzewka, właśnie najczęściej to były sosenki i tutaj widać cały kompleks z tym srebrnym pawilonem, ukształtowanie piasków. I teraz Azuchimo Mayama. Jest to okres, w którym powstają wszystkie zamki japońskie. Znaczy, od tego okresu zaczynają powstawać japońskie zamki. I one były takim pokazaniem prestiżu władz. Musiały być jak najpiękniejsze, jak największe, jak najbardziej pokazane.
I właśnie wokół nich lokowano różne tamy, labirynty, które miały powstrzymać przeciwników przychodzących do tych tamów. No i najczęściej były one lokowane na wzniesieniach. I jednym z najważniejszych zamków jest zamek Kimendi, znajdujący się w mieście Kimendi w prefekturze Hyogo. Budowany był od 1343 roku. Przez parę lat później miał różne rozbudowy i renowacje. Jest to największy zamek japoński. Główny donżon jest pięciokondygnacyjny i przystawione są do niego mniejsze trzykondygnacyjne. Nazywany jest zamkiem białej czapli ze względu właśnie na biały kolor ścian zewnętrznych i widzimy tutaj charakterystyczne owe daszki. Jest on jednym takim najważniejszym zamkiem, jeśli chodzi o architekturę zamkową japońską, ponieważ znajdują się tutaj wszystkie cechy charakterystyczne dla tego człowieka. Czyli jest on zbudowany na wzniesieniu, na kamiennym cokole, właśnie te wyoblone daszki, białe ściany, to było bardzo ważne. I wokół niego znajduje się bardzo sławny labirynt. I tutaj widzimy jedną z takich ścieżek, a w murach obronnych znajdowały się okrągłe i trójkątne otwory dla armat i dla łuczników. Były też takie miejsca, w których umiejscowili Japończycy różne jakby bojowniki z gorącym piaskiem albo ze smołą, żeby właśnie powstrzymać tego przeciwnika. Też miejsca, które były okresowo zalewane, żeby nikt tam się nie dostał. Tu są jeszcze kolejne bramy. I dalej widok cały z tego zamku na miasto. I dalej. Konstrukcja zamku jest cała wykonana z drewna, czego nie widać we wnętrzu, jednak we wnętrzu już jak najbardziej, a obok widzimy na tym mniejszym zdjęciu jest makieta konstrukcji. I teraz najważniejsze. Najważniejsze. Ten zamek nigdy nie został zdobyty. Nikt nie dał rady przejść labiryntu. I teraz najważniejsze. Dlaczego nikt nie dał rady go zdobyć? Bo nikt nigdy nie próbował go zdobyć. No, ale jak uczycie się tym szczycą, chwalić się można jak najbardziej. I dalej. Wokół zamku rozciąga się piękny, jeden też również z najsłynniejszych ogrodów japońskich, Kokoen Garden. I został on wyprojektowany na setną rocznicę powstania miasta Kimendi. I tutaj widzimy znowu zagadki z karasiami i piękne kolorowe drzewka. I kolejny zamek. Jak mówiłam, jednym z najważniejszych elementów takich charakterystycznych dla zamków japońskich są białe ściany. Jednak od wszystkiego są wyjątki i tutaj widzimy zamek, który ma czarne ściany. Jest to jedyny w swoim rodzaju. I ze względu właśnie na te czarne ściany nazwano go potocznie zamkiem czarnych kruków. Ale poza tym wszystkie inne cechy się zgadzają. Wyoblone daszki, zbudowane przy wodzie, na kamiennym cokole i... No i tu widać kolejne jako zamki. I kolejne. Okresem jest Edo i tu znowu występuje po raz któryś izolacja Japonii od świata, więc wracają do tych starych cech swoich, do swoich starych elementów kompozycji. Znowu powraca taka lekkość w konstrukcji swoich drewnianych. Jednak no, naleciałości pozostają, na przykład wpływ kultury chińskiej, czyli jaskrawe kolory obiektów. I znowu najważniejszy dalej elementem jest natura i kreowanie wpisanego w naturę i budowanie go w
właściwie kompleks świątynny. I tutaj widzimy jeden z jego najważniejszy pawilon z tego okresu. Jest to świątynia Kijowa Zygmunta. Jest ona ulokowana na górze Ottawa. I co tu jest w niej takiego niesamowitego, to otóż ten taras, z którego rozciąga się panorama na całe miasto i na wszystkie otaczające pagórki. Jest to drewniana konstrukcja zbudowana na wysokość 6 pięter. Dalej, w tym kompleksie znajduje się również taka brama, która prowadzi na cały kompleks. Oprócz tej najważniejszej świątyni znajduje się tam taki chram świętego Boga Dziszu Dzięcia. Trzeba przyznać, że jest bardzo urokliwy. I jednym z najważniejszych takich miejsc kultu w tym kursie w świątynnym jest wodospad Ottawa Notaki. I wodospad ten jakby spływa przez tą konstrukcję tutaj wybudowaną i rozdziela się na 3 strumienie. I z tych 3 strumieni, jeśli człowiek się napije, to będzie miał 3 różne jakby podarki od Boga. I jest to długowieczność, sukcesy w nauce i szczęście w miłości. I tu jest uwaga. Człowiek może się napić tylko z jednego strumienia. Jeśli napije się z 2 albo 3, to uzna go za człowieka zachłannego i chciwego i nie dostanie żadnego z daru. I tu widać, że ludzie ustawiają się w kolejce, żeby tej wody się napić. Wokół kompleksu znajdują się różne kamienie, w których są różne wierzenia, najczęściej miłosne. Także zakochane pary często przyjeżdżają do tego kompleksu. No i przy takim jednym właśnie jest w spadzie i mówię tego wszystkiego. I dalej jest to zamek Hirosaki, który tak sobie potocznie nazwał, że to był zamek nieszczęśliwy, ponieważ powstał w 1611 roku i no niestety nie spieszyli się z kończeniem tego obiektu i tak parę lat go budowali, 14 lat i w końcu go jak go skończyli, parę lat sobie powstał, przyszła burza, no i piorun uderzył w główny korpus tego obiektu i zamek się zapalił. I tak sobie ten płomień przechodził z pomieszczenia na pomieszczenie i aż w końcu dotarł do pomieszczenia, w którym trzymano proch strzelniczy. No i zamek eksplodował. I tak stał w ruinach przez 200 lat. Dopiero w 1811 roku pokwapili się, żeby go odbudować. I to jest właśnie ta odbudowa z 1811 roku. No, a ponieważ znowu nie było funduszy, więc zamek jest o wiele mniejszy, o wiele mniej taki okazały, niż jak było na samym początku. Jednak znajdują się w nim wszystkie najważniejsze cechy architektury zamkowej i japońskiej. I znowu tu widzimy drewniany, kamienny cokół, sadzawki, białe ściany. I później, jak już Japonia była w tym okresie pokoju, już niepotrzebne były te wszystkie labirynty i sadzawki, to wokół zamku zaprojektowano ogród. I też to jest jeden z mniejszych ogrodów japońskich. Znajduje się tam 600 drzew wiśni japońskiej. I najczęściej właśnie tutaj ludzie przychodzą na Sakura Matsuri, na wszystkie festiwale podziwiania kwiatów wiśni. Co mnie zaskoczyło akurat w tym zamku, że Japończycy postanowili się zabawić w weneckich gondolierach. No i co dalej? W drugiej połowie XIX wieku kończy się znowu właśnie ta izolacja Japonii, która trwa od 1639 roku. Oczywiście to wszystko było pod wpływem Europy i Stanów Zjednoczonych.
No, ale dla architektury to jest przełom. I występuje taki wielki boom i nagle Japończycy mogą czerpać inspirację z całego świata. No i właśnie to jest okres westernizacji i modernizacji. I jak to było? No, najczęściej kopiowano obiekty, które wybudowano w Europie. Zwykle się inspirowano obiektami, ale bardzo często się zdarzało, że po prostu wręcz kopiowano jakiś obiekt, który wybudowano w Europie, i taki sam powstawał w Japonii. Bardzo często też faktem było to, że ściągano europejskich architektów na tereny Japonii i proszono ich, żeby właśnie projektowali jakieś obiekty. Bo jednak Europejczycy nie znali się na ukształtowaniu terenu i tych wszystkich kreskach żywiołowych, jakie były w Japonii. No, najczęściej te trzęsienia ziemi, więc obiekty takie najczęściej nie przetrwały do naszego czasu. Dopiero później Japończycy wyjeżdżali do Europy na studia architektoniczne i dopiero później wracali z tą nową wiedzą i projektowali swoje współczesne obiekty. Ale też często budowali stare obiekty, tylko po prostu z nową konstrukcją i z nowymi materiałami, które były o wiele bardziej wytrzymałe niż wcześniejsze drewno. I tutaj widzimy taki obrazek, zestawienie starego, zabytkowego obiektu na terenie wyżu. I dziękuję.